Siema wszystkim, witam was bardzo serdecznie na nowym filmie. Ogólnie grałem dzisiaj sobie na Linji G, czyli moim serwerze, do którego linka znajdziecie w opisie. Chciałem wam powiedzieć, że właśnie z mojego filmu dowiecie się o kodzie promocyjnym. Kod prezent, który daje wam zajebisty rabacik na nasz sklep, więc jeżeli chcecie sobie coś kupić na Linji G, to tylko z tym kodem dostaniecie fajny rabat, więc polecam z niego korzystać. Ogólnie w dzisiejszym filmie robiłem sobie taki Overwatch graczy, więc jeżeli dobijecie 1000 łapek, to niedługo pojawi się kolejny film. No i oczywiście przypominam, że na 20 000, jeżeli je dobijecie, no to będzie fajny specjal. Jedyne co mogę powiedzieć, oglądajcie do końca, no i życzyć miłego oglądania. A, i są fajne prezenty, fajne eventy na linie, więc grajcie na linie. Będę to powtarzał co chwilę, serio. Witam was wszystkich. Siemano, ogólnie nagrywam ten film wieczorem. Ten co oglądaliście poprzedni był nagrywany wieczorem, więc o co chodzi? To od razu nagrywałem też poprzedni, który widzieliście pewnie wczoraj, czy tam przedwczoraj, nie pamiętam. A dzisiaj znajdujemy się na moim serwerze, czyli Linji G. Jest 180 osób, godzina 21:11. I czas sprawdzić, co robią gracze na tym zasranym, zajebistym serwerze. O, mamy tutaj trolla od razu. A, bo to ja prowadzę. Dajmy mu skina. Rozjebać ci łeb. Widzę tutaj mili graczy na Linji G. Kręgiel p***lony. Jeszcze go wyzywa od kręgli. Bardzo fajnie się zapowiada, daję mu skina na wszelki. Dobry, mógłbym prosić review, wyjechałem samochodem i auto mi wybuchło. Sprawdźmy to. Czy jest to możliwe, że on jechał... Nie wiem, jest na jakimś wypizdowie, damy mu reviewę. Proszę bardzo, panie graczu. O, dziękuję. Ale ogólnie widzowie, muszę wam coś powiedzieć. Na moim serwerze mamy takie coś jak prezenty za godzinki, czyli załóżmy jest 21:12, a na przykład o 21:14 dostaniecie prezent, ponieważ prezenty dostaje się w randomowych godzinach na naszym serwerze. Po prostu wystarczy, że sobie gracie na serwerze, możecie go dostać, nie wiem, o 15:15, 15:16. Kumacie, o co chodzi, tak? Patrzcie, dostałem sobie taki prezent, klikam sobie i dało mi 97 różowych syropów, radio i 8 paniszerów. Jest to chyba jeden z najsłabszych syropów. Czy ja dostałem timeouta? Dlaczego dostałem timeouta? Ja, no jest 200 osób, wszystko normalnie działa, tylko mi timeouta. No i pizda gaz. Dobra, wracamy na nasz najlepszy serwer w Polsce, Linji G. Idziemy sprawdzić, co dalej robią gracze. Loczek. Jest jakieś bluca, jebiemy mu strój. Idę się za bluca podszywać. Przyjechałeś po powtórkę, czy o co ci teraz chodzi? Na powtórkę przyjechali, tu będzie sieka, tu będzie ostra sieka, ja wam mówię. Mam pistoletu, ale dobra. Yo, yo, yo! Yo. Kiedy jakiś regrup? Co? Regrup, kiedy regrup? Nie wiem. Jest szef? Chyba nie. O, przepraszam. On chyba już wie, że coś jest nie tak. No nie! Czemu on mi napisał Kozako? No mój cały plan. Prodalam od nich, oni mnie poznali, tak nie może być. Nie rzucaj we mnie. Niestety od razu poznali mi po głosie, Gofres to jakoś lepiej robi. Admin jakiś... Ale tym głównym jeździć się nie da. I tym gównem jeździć się nie da p***le. Jakiś debil bił każdego na rybaku, sprawdźmy to. Kto was bił? Kto was bił? Ten co tam leży został poturbowany przeze mnie. Idę mu najebać. Dobrze. Nie. Czemu pan ludzi na***ał? Dlaczego pan ludzi na p***a? To niedozwolone. On się na ciebie roz... Co to za kolega? Naprawdę? No tak, powiedział, że na p***go i że jesteś do w***ania z tej wyspy, nie? Zanoszowałeś człowieka, tak? Przyznajesz się do tego. Nie. Przyznajesz się do zanoszowania. Nie będzie tak nie będzie. Podnieś ręce. Dlaczego on użyjesz ludzi? No bo on bił mnie. No i co, to jest powód? To nie umiesz na pięści? Mama cię nie uczy... Ulica cię nie wychowała, frajerze? Nie. A, to się daj posterek. Nie dam ci nic, konfidencie, obsrany. Ej, a to ty jesteś tym elfem, co prezenty rozdawał? Tak, to ja, dzień dobry. Pan klęka przede mną, dobrze? To ten, co klęka przede mną, proszę. Loda ci robię. Widzicie, musicie grać z głową, musicie tutaj... Zamknij ryja, masz. Musicie grać z głową na moim serwerze, wtedy przychodzę do was, daję wam prezent, wy jesteście zadowoleni, ja mam graczy. No i tego, ale po prostu jesteście zadowoleni, tak? Teraz mi komputer... Nie? O, tutaj... Policja z downem, dobra. Powiem, że ta klama daje możliwości opierdalania ludzi. Dzisiaj jakiś kasę dał mi $700. Klama daje możliwości opierdalania ludzi. To jest na Linji G najlepsze. Można rewa, Linji G topka, surfero nie ma jajka. Sprawdźmy to. Przecież on tu ma akcję. Ostrzeżenie, idioto, nie reportuj jak masz akcję, ok? Mam nadzieję, że to go nauczy. Rysiu wygląda groźnie. Rysiu to jakiś bojówkarz. A tu co to jest? O, bo licytacja jest! Ogólnie na Linji G, widzowie, mamy takie coś jak licytacje. To po prostu aktywny crime, tak? Bardzo polecam, ten tutaj dealuje w ogóle ćpun. Ej, James obsrał zbroję i chciał na nas wezwać policjantów. James obsrał zbroję, ja p***le. Kebabcio wygląda groźnie. Kebabcio to jako troll. Halo. Czemu pan się nie przebrał? Halo? Ty jona. Stój! Stój, łysy, musisz się przebrać. Jeżeli się nie przebierzesz, zostaniesz potraktowany taserem. Rozumiesz, łysy? Wiesz, co to oznacza? Podskocz, jak rozumiesz. Podskocz, jak... Podskocz, jak rozumiesz me słowa. Łysy. Ale... A, dobra, bo ty inny jesteś. Mówię, podskocz, on podnosi ręce. Proszę cię, łysy, przebierz się. Przebierz się. Przebierz się, łysy. Zrób to dla mnie. Ja ty, łysy. Dlaczego się znęca nad graczem? Ponieważ się nie chciał przebrać. Żeby nie było, że się znęca nad graczami. Łysy, stój! O, łysy... Łysy sobie odciął internet. Ja pierdolę. Ja nie mogę z łysego. Co on ma za fryz? Halo, halo. Dzień dobry, ja ogólnie chciałem pochwalić pana za fryzurę tutaj. Bardzo mi się podoba. Był pan grzeszy w tym roku? Dobrze, to za to, że mi się podoba pana fryz, otrzyma pan prezent. Proszę pana bardzo. O, dziękuję, dziękuję. Mogę... rewa. Jasne, sprawdźmy. No, kolega. Oj, chuj, czy tam rewa. O, dostał. No, zajebali mi motor. Jest jakieś pewnie. To jakieś kostraciki. Halo panowie, ja tutaj chciałbym ostrzec pana, bo pan mówi niecenzuralne słowa, proszę tak nie mówić. Bo się skończy odholowaniem, a pan tutaj nie wychodzi z tego wiadomo czego, nie? Wiadomo. A byli panowie grzeczni w tym roku? Dobrze, pan Kasteusz dostanie, bo panowie tutaj przewinienie dostali. Proszę pana Kasteusza, dla pana. Dziękuję panie. Pan tutaj nie mówi p-wordów, ponieważ się to skończy dla pana szybkim wpi... 5-4-1 VDM tirem pod apsami? Bananek? W życiu nie spostrzegam. Bez sensu. Bananka już z nami nie ma. RIP bananek. Napiszcie znicz w komentarzu dla bananka, przypnę wam serduszko. Siemano. O kurwa. Fajnie. Sorry, siemano, sorry. Kurwa, sorry. Nie chciałem ich przejechać. O, Kepcio wrócił. Stój, Kepcio. Kepcio! Byłeś niegrzeczny w tym roku. Dlaczego się nie chcesz przebrać, Kepcio? Proszę się przebrać. Nie no, jebnę ci tym Kepciem. Chiliad 667. Idziemy się znęcać nad Kepciem. Albo się przebierasz, albo schodzisz pieszo. Wybieraj. Dobra, to schodź pieszo, debilu. Dlaczego? To są takie nieugarnięte ludy. Kepciu, obudź się. Dobra, nie, jednak nie schodzi pieszo. To jest chory psychicznie człowiek. Na szpital uciekasz? Proszę pana, on mnie uderzył krwawie. Bo na szpital uciekasz. Idę do niego. Dzień dobry, dlaczego pan bije ludzi na szpitalu? Bo tego gościu ale on jest inwalidą, sorry. Masz coś do inwalidów? Wolna solo, frajerze. Przepraszam, proszę pana, chciałem tego. Tylko tył. On tak każdego bije, mojego przyjaciela też pobił. Dawaj takie mądre. Dobrze, napierdalaj go tyłu, dobrze. No chyba was powaliło. Leżysz, leżysz, gleba, frajerze, gleba. Żegnamy, o przepraszam. Ja mam takie pytanie, czy ogarnie się pan, czy pan będzie Chiliad schodził? Dobrze, zaufam ci, jak zejdziesz Chiliad, żegnaj. Chyba ci powaliło. Gofret lepszy, pyrrajalla. No serio mówi pyrrajalla, błagam, nie... Kozako ma ogar i mnie na jebał. Kozako ma ogar, polski język, trudny język. Ale na razie schodzi gracz, na razie schodzi. Tak kończą trolle na Linji G, nie polecam. Dobra, wiecie co? To jest czas na flesza do środka. O kurde. 6-8, merbuta mam wszystko na... Który to? Co to był? Jak ja... Czemu to kuchnia jebła? Ej, wiesz co ci powiem? Po co się stało z tą kuchnią? Małego masz i tyle. Dobra. Do widzenia. Ja spieprzam. Gonią mnie! Spieprzajcie ode mnie, pan, jak mnie gonią! Widzowie, jak wejdziecie na Linji G, idźcie na pizzerię, powiedzcie im, że mają małe siury. O, widzi mnie. Ty, goni mnie dalej. Podam pana z pizzerii zaraz, podam go, patrzcie. Podaj się, celuję do ciebie! Po co mnie gonisz, co? Musiałem odkryć pana tajemnicę w banku. Dogadamy się inaczej. Ja dam panu prezent i pan nic nie widział, dobra? Dobra. Proszę, to dla pana. Zuzinka, samica. Samica na serwerze roleplay. Chodź mi naprawisz auto. Jeszcze dryguje. Typowa kobieta. Mój śrubokręt jest tutaj. No bo to jest na ten, to jest na Familis, idioto. Ja mam pytanie, dlaczego pan dla ludzi? No bo to są moi koledzy. Dobrze, odholuję pana właśnie w tym momencie. Próbuję go odsucić. Chiliad 620. Żegnaj, człowieku. Mam nadzieję, że nic się wam nie stało. Wyglądacie jak bracia, jak jakieś k***ne. Kozako ci w dupę. Idziemy to skonfrontować. Co? Co? Przeproś. Przepraszam, i co? A teraz daj mi case'a, no bo to byli moi koledzy. Jak ty jesteś typowym trolem, ja ci powinienem odholować. Prawda, zostaw mnie, proszę, zostaw mnie. Jestem prześwietlony, czekajcie, tak powinno być hit. Co? Możesz mnie do kolegów wrócić? Zamknij się, jak z widzami rozmawiam. No nie, nie wrócę cię, schodzisz pieszo, do widzenia. No to chodź się na o, śmieciu. Za dupę po raz kolejny. No dobra, na tak dupę, no to nie, ty... Jeszcze mogę iść, co my to? Dobra widzowie, mam 5% kamerki. Chciałem wam powiedzieć siemano. Hamur Warszawa, studio sesja, nowe brzmienia. Wódka zmrożona, prawie tak jak biżuteria. Który to joint, wokół płonie atmosfera.